nie. Obwodnica też już jest zapchana. Matko Boska kochana. Zobacz. No widzę. Czyż to jest niepojęte? Bo wszyscy tną tędy. No. Żeby ominąć miasto. Aż wierzyć nie chcę. A tam jest też okrąg na tyle. No ronda są, jest rondo tu jedno tam na tą na Przybylaka i potem jest drugie to na Kościuszki, nie? Już też i z roboty jedą. No taka godzina, ale teraz i z roboty jeżdżą, więc. Tylko sam fakt, nie? Że tą, ta droga powstała, żeby odciążyć centrum. No. A tu się okazuje, że... że ona też jest zapchana, no. Zaprzestaną sprzedawać auto. Ale to jeszcze 10 lat będzie. Jeszcze 10 lat trzeba się męczyć z tymi pierońskimi samochodami. Potem już będą... ekolodzy się będą cieszyć, bo... Ale to też nie, no bo dawniej to się chociaż konno jeździło, no. A teraz konno nie można, bo ci powiedzą, że maltretujesz zwierzęta. To no. Auta nie kupisz, na koniu nie pojedziesz, bo cię wsadzą do więzienia, bo ekolodzy zrobią, że się zbandzior, bandyta i tak dalej, gdzie kto to widział konia męczyć, że na koniu jedziesz. Po drugie koń też srat, to to będzie sprzątał. No to państwu będzie śmierdzieć. No. A pójdziesz na egzamin na prawko i każą ci przez 5 minut będą włączone w aucie wszystkie światła i będziesz stała i się będziesz zastanawiała, co tu włączyć, akumulator, który powinien być przez 5 lat powinien działać, po 2 latach się za przeproszeniem wypierdala do śmietnika. I to jest wielka ekologia. O ekologii nam będą pierdzielić na każdym kroku i aut nam będą zabraniali kupować. Ale przecież te auta nawet teraz nie dymią, nie jak kiedyś. No zobacz, stoimy w takim korku. Dlaczego nie ma dzisiaj, nie mówi się o tym, że jest smog? Bo jakoś o tym nie słyszałem, ale jak wejdziemy w okres typowo grzewczy, nagle się okaże, że jest smog. Czyli z czego ten smog idzie? Z samochodów? A może z kumulacji, że jest z domów i tak dalej? Z domu. Przecież nie wszystkim palą. Co to każdego stać jest na elektrykę, czy na gaz? Czy na kupienie węgla? Jak węgiel taki drogi? Chyba nawet na węglu żyjemy. Węgla też nie wolno, bo to też zły. Na węglu żyjemy i problem jest. Chorych czasów dożyliśmy. No. Dożyliśmy czasów, gdzie mniejszość chce sterować większością.